Partia Zieloni wystosowała apel do samorządowców w sprawie wycinki drzew. Czego dokładnie się domagacie? Apel jest dosyć złożony w związku z tym, że była nowelizacja prawa o ochronie przyrody, gdzie pozwolono na masowe wycinki drzew, tak naprawdę rzeź drzew w miastach, w gminach, a co więcej uniemożliwiono samorządom prowadzenie racjonalnej polityki dotyczącej zieleni, dotyczącej ewidencji drzew oraz wycinek. Przeanalizowaliśmy bardzo dogłębnie tekst tej ustawy i niestety no, ma ona zapisy, które ograniczają gminy w jakimkolwiek racjonalnym gospodarowaniu zielenią. Potrzebna jest po prostu zmiana tej nowelizacji, dlatego też apelujemy do samorządowców, do rad miejskich, do prezydentów miast, by wysłali z kolei w ramach swojego samorządu apel do premier Beaty Szydło oraz do ministra środowiska Jana Szyszki z proponowanymi zmianami, które ułatwią im zarządzanie właśnie zielenią w miastach i spowodują, że zieleń w miastach będzie bardziej chroniona. Póki co wystosowaliśmy ten apel we Wrocławiu, złożyliśmy go na ręce prezydenta Rafała Dutkiewicza, czekamy na odpowiedź. Natomiast w Warszawie także Zieloni złożyli na sesji Rady Miejskiej ten apel do Rady Miejskiej i czekamy, jak Rada się do tego ustosunkuje i czy podejmie odpowiednie kroki, by zaapelować do władz centralnych w celu zwiększenia albo chociażby przywrócenia dotychczasowej ochrony zieleni miejskiej.